Witamy Was serdecznie w tym koncercie życzeń, takim nietypowym, po nagranym zdalnie. Jacek se tam siedzi osobno albo stoi, nie wiem, bo nie widzę. Ja nagrywam w domu, tu mi sąsiad szumnie przygrywa, ja nie wiem, czy to będzie słychać, ale na harmonii tam fajnie ciupie. Także pozdrawiamy sąsiada. Jak również dzisiaj Wam przeczytamy trochę życzeń, trochę jo, trochę Jacek. Życzymy Wam przede wszystkim zdrówka. Dzień dobry. Dzisiaj nietypowo, bo ze studia domowego Jacek Pożycki, w drugim studiu jest Przemysław Lose i zapraszamy Państwa na koncert życzeń Stella. Od ostatniego odcinka upłynęło już trochę czasu, ale no, mamy sytuację taką, jaką mamy, zresztą wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ja życzę Państwu dużo zdrowia, wytrwałości w tej społecznej izolacji, cierpliwości, spokoju. Pozdrawiamy też i Anię, pozdrawiamy Dorotę, pozdrawiamy serdecznie Gosię. Ja też pozwolę sobie na odrobinę prywaty, ponieważ ściskam całą moją rodzinę, moich rodziców, których bardzo długo już nie widziałem. No i mamy dla Państwa życzenia, które zostały tutaj do nas przysłane. Bardzo dziękujemy za nie. A pierwsze życzenia ma Przemek. Pierwsze życzenia polecą do Wojciecha Tatki, który 9 kwietnia świętował swoje urodziny. Życzymy Tobie i Twojej rodzinie wszystkiego najlepszego, Bożego błogosławieństwa, dużo radości i zdrowia. Powodzenia w życiu osobistym, jak i zawodowym. Wszystkiego najlepszego życzą Ci pracownicy Optimal IT oraz portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl. A teraz życzenia dla Sabiny i Kamila Kajzerów, zamieszkałych w Barzanowicach, z okazji wstąpienia w związek małżeński. Bądźcie dla siebie i ziarnem pieprzu, i szczyptą soli, i tym, co cieszy, i tym, co boli. Trwajcie razem, gdy miłość w rozkwicie i gdy ku jesieni swe kroki skieruje życie. Wszystko, co tylko miłe na świecie, wszystko, co tylko pomyślność wróży, niech się wam w jedno ogniwo splecie. Bądźcie dla siebie szczęściem w tej życia podróży. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia życzy chrzestny Andrzej z rodziną. Napisała też do nas Danuta Stoszek. Jej siostra obchodzi urodziny. Pani Danusia jest z Cieszyna. Kochana siostro, życzę Ci dużo zdrowia i radości, miłości i spełnienia wszystkich marzeń. Tego życzy Isia z rodziną. W dniu 21 kwietnia swoje 11 urodziny obchodził Aleks Borkowski, na stałe mieszkający w Szwecji. Z tej okazji życzymy Ci dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń i super wyników w nauce. Tego życzą babcia Halina, dziadek Franek, prababcia Wanda z Cieszyna oraz chrzestny ojciec, wujek Marcin. Z kolei 27 kwietnia swoje urodziny, 15, będzie obchodzić Marta z Wisły. Z okazji Twojego święta życzymy Ci kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych miłości i radości. Ciągłego uśmiechu na twarzy, jak również tego, abyś potrafiła się cieszyć życiem w każdym jego momencie. Nadziei w sercu, wiary w siebie, trafnych zrządzeń losu, ile gwiazd na niebie. Wszystkiego najlepszego przesyła babcia Zosia i tata Andrzej. A teraz już ostatnie życzenia dla kochanego męża, tatusia, dziadka Emila Glaca z okazji 80. urodzin od najbliższej rodziny. Bożego prowadzenia na dalsze lata oraz dużo, dużo zdrówka. I jeszcze mam jedne specjalne i wyjątkowe życzenia. To dla mojej córki Kingi, która będzie teraz wkrótce obchodzić swoje urodziny, dokładnie 8 urodziny. Życzę jej wszystkiego najlepszego, zdrowia, pomyślności, szczęścia i troszkę już wiem, że tęskni za szkołą. Także wszystkiego najlepszego, szybkiego powrotu do szkoły, a później wakacji, wypoczynku i szaleństw, i że miejmy nadzieję, że wkrótce wszystko wróci do normy. Pozdrawiam Cię Kinguś, posyłam buziaki, pa! To byłoby na tyle. Bardzo dziękujemy za obejrzenie. Miejmy nadzieję, że zobaczymy się następnym razem, może już tak w innych warunkach. Zachęcamy Państwa do nadsyłania życzeń, a piosenkę zagra 8 lat w Tybecie. Byłem koniec, to też jest numer, który zagramy pierwszy raz przy tak zacnej publiczności. W swoim czasie, na koniec, dobra? Człowiek to jest tak.
pierwszą pracę zaczynasz. Spróbuj zmęczania długopisów. I nie wypada, żeby w życiu ci nie wyszło. Jak byłeś mały, bo chciałeś być straszakiem. I nawet kiedy odchodzisz od zmysłu, skręcaj długopisy ze smakiem. Od kogo masz te plany? Kto dał ci na to zgodę? My serca nie oddamy, dajemy szatą głowę. Od kogo masz te plany? Kto dał ci na to zgodę? My serca nie oddamy, dajemy szatą głowę. A człowiek to potrafi wszystko przetrzymać. Wszystkiemu da radę, co dla niego trudne. I nawet kiedy znów puściła się dziewczyna, możesz postawić na burdel. I dobrze jesteś się nad sobą pouszalać. Poczucie winy wzbudzić u innych. Przecież ty nie wymyśliłeś tego świata. Nie musisz czuć się winnym. Od kogo masz te plany? Kto dał ci na to zgodę? My serca nie oddamy, dajemy za to głowę. Od kogo masz te plany? Kto dał ci na to zgodę? My serca nie oddamy, dajemy za to głowę. Na końcu ty zostaniesz.